8 Liga Mistrzów. Witamy w najszybszym magazynie piłkarskim na świecie. No jaja sobie robisz? Nie wierzycie? Proszę bardzo, oto dowód. Za oknami dopiero co rozkręca się polska złota jesień, a my już powoli bierzemy się za podsumowanie polskiej piłkarskiej wiosny i to tego roku. Ten odcinek spokojnie mógłby powstać za kilka lat, ale nie ma co czekać. Polska ósma liga zasługuje bowiem na błyskawiczne działanie, bo przecież to właśnie w tej lidze grają najlepsi zawodnicy. Ja pierdolę. Co ty robisz? To tu mecze rozgrywane są najlepszymi piłkami. Nic więc dziwnego, że to tu padają najpiękniejsze gole. Ja pierdolę. A mecze w ósmej lidze sędziują oczywiście najlepsi, nieomylni sędziowie. Jaki spalony, co to sędzia? Cymbale! Ostatnie kilka sekund, by klasycznie podrapać się po jajcach i zaczynamy! Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVB. LVB jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Zagraj Football Team, polską darmową przeglądarkową grę piłkarską. Stwórz swojego zawodnika i sprawdź, czy będzie lepszy niż mu. Napastnik o nazwie Pułko Tapczan. Gra ma nowy serwer, na którym wszyscy zaczynają od zera. Dołącz do gry z linka w opisie lub komentarzu i hu! A zaczynamy od wielkich derbów Warszawy. Słynny Świt Warszawa kontra słynne Coco Jumbo. Wielki mecz drużyn z wielkimi sukcesami. Świt Warszawa przegrał na przykład w tym roku z rezerwami Okęcia Warszawa 0-3. Kurwa! A takie cuda zdarzają się średnio raz na 101 lat. I całe szczęście, że Świt akurat ma 101 lat i było nam dane zobaczyć ten cud na żywo. Za to w innych meczach Świtu aż takich cudów nie było i stała się rzecz straszna. Świtowi Warszawa zajrzało w oczy widmo awansu do Ligi Wyższej. Praktycznie wystarczało wygrać mecz z Mazurem 2 Radzymin i tyle. Kibice Świtu podchodzili do tego starcia pełni wiary. Jak nastroje przed tak ważnym meczem? Przegramy to. Ty nie wierzysz, wygraną? Nie. Liczymy na fair play, gorący, a naprawdę gorący dopis. Chujowo! A wiara we własną drużynę to najmocniejsza wiara na świecie. Nic więc dziwnego, że to Świt wyszedł w tym meczu na prowadzenie. Nadal twierdzisz, że będzie porażka? Nie chwal chuja przed wytryskiem, jak to mówią. Kibice z zasadami to i piłkarze z zasadami. A zawodnicy Świtu postawili w tym meczu na staropolską zasadę: graj na siwego! Graj siwego! Zasada okazała się skuteczna. Siwy gola nie strzelił i Świt wygrał zawody 4-0. A znacie zasadę, że suma szczęścia równa się zero? Skoro Siwy nie strzelił Świtowi, to musiał strzelać i strzelał innym. I nie uwierzycie, strzelił nawet gola drużynie Coco Jumbo Warszawa. A to w tym roku, gdy kokosy wzmocniły się zawodnikami ze wszystkich 10 kontynentów, jest, trzeba przyznać, najtrudniejszą ze sztuk. O kurwa! A powiedzieć, że kokosy szły na wiosnę jak burza, to tak jakby się przed tą burzą zesrać w majtki, ale tylko raz. No zdecydowanie za mało. Panie trenerze, co to się wydarzyło tydzień temu? Do jasnej, Coco Jumbo 8-1 wygrywa. Coś musieli się zdenerwować. To była pomyłka. Niepotrzebnie byliśmy wypoczęci w okresie przygotowawczym. Z tym koniecznie trzeba było coś zrobić. Nadeszła pilna potrzeba konkretnych zmian. Chyba dobra zmiana, ale nos trenerski, co? No tak naprawdę to syna chciałem puścić. I to była ta słynna dobra zmiana. Mazur 2 Radzymin strzelił kokosom 7 goli, co okazało się być tak zwanym punktem zwrotnym. Od tego momentu kokosy zaczęły pasmo nieustających sukcesów. Na wyjazdowy mecz z Unią 2 Warszawa drużyna pojechała nie na ten stadion, co potrzeba, co jest wyczynem na skalę światową. Brawo! Na ten właściwy dotarli
dotarli nie dość, że spóźnieni, to jeszcze ledwo uzbierali 11 zawodników. A jeśli dodać do tego brak rozgrzewki, to wiadomo, jak to musiało się zakończyć. O matko, to było wytrenowane. Oczywiście, że szybkim prowadzeniem kokosów 1-0. Ja pierdolę! Tego, kto strzelił tego gola, to tak pojebało chyba trochę, nie? Kto to taki? A mi się udało jakoś po latach. Kiedy ostatni raz gola strzelił? A jakieś pewnie 3 lata temu. Chuja tam 1-0, po 30 minutach kokosy prowadziły już 3-0. Ja pierdolę! Wszystko praca trenera. Po to wam kazałem jechać na obrońców Tobruku, żebyście się rozgrzali. I znów pojawiła się potrzeba dokonania zmian. A że nie dysponowano rezerwowymi, to trzeba było sobie radzić inaczej. Z bramki do napadu i z napadu na bramkę. Piorunującego efektu nie dało się co prawda osiągnąć, ale końcowy remis 3-3 przy prowadzeniu 3-0 zdaje się uradował licznie zgromadzonych kibiców kokosów. A to jeszcze nie koniec sukcesów. Prawdziwą klasę kokosy pokazały w wielkim starciu ze Spartą Marki. Zespołem co najmniej tak mocnym jak bar ulubiona ETV. Tata biega po boisku, to drużyna chuja warta. Lecz to nie jest ulubiona, tylko z Marek Sparta. Tu musiało wydarzyć się coś naprawdę spektakularnego. Kurwa. Spalony. Jeśli coś spierdolisz w życiu, dostaniesz najciężką karę, lecz nie pójdziesz do więzienia za gospodarstwo z Marek. I jeśli, drogi widzu, zastanawiasz się, jak zakończyło się to spotkanie, to tak. Kokosom udało się ze Spartą Marki przegrać. I będzie ja pierdolę. Dobra, kończymy ten wstęp do meczu i powracamy do twierdzy oświatowa na wielki hit świtu z kokosami. Złośliwi twierdzili, że to będzie starcie gołej dupy z batem. I pomylili się jak nigdy. Piłka nożna jest piękna, bo nieprzewidywalna. Starcia bata z gołą dupą nie było, bo Coco Jumbo nie przyjechało i przegrało walkowerem tylko 0-3. A przed nami kolejne wielkie meczycha, o których zapomnisz dopiero kilka sekund po tym, jak o nich usłyszysz. Wędrujemy teraz na cmentarz. Znaczy się na boisko przy cmentarzu w Goworowie. Skoro w tym odcinku pojawił się już Kłebo, to teraz przyszła pora na Żabsona. Brawo, Żabson! O, Żabson tu gra. Żabson wystąpił w wielkich derbach Mazowsza. Osz Goworowo, Orzesz! Kontra Mazowsze Jednorożec. Nie mamy jednak pojęcia, w którym zagrał zespole. Nie wiemy więc, czy ucieszył się po bramce dla Orza. O kurwa! W każdym razie takich, co się ucieszyli, nie brakowało. No pomachałby pan szalikiem po bramce. O proszę bardzo, pan Adrian macha. A po wyrównującej bramce dla Jednorożca chętnych do machania było już o jednego mniej. O kurwa! A szalik Mazowsza pan ma do machania? Nie. Było nerwowo. Wynik remisowy utrzymywał się do ostatnich sekund. Ajejej, soczyście. Nerwowa do końca będzie, nie? Cały mecz jest nerwowy. Żeby tylko zwieracze nie puściły. Zawsze można w kubełek. Szokolad, limoniada. I wówczas w 7:02 doliczonych minut sędzia zaprosił zawodników Orza do wolniaka. No. Ja pierdolę! A o tym, czy kubek kibica okazał się być wystarczająco pojemny, niech na zawsze pozostanie jego tajemnicą. Zrobiliśmy to dla was, pojechaliśmy do serników sprawdzić, kto dostanie sernik dla najlepszego zawodnika meczu KS Serniki. Kadet Lisów! To nie mogło być zwykłe meczycho, chociażby dlatego, że odbywało się w niedzielę. Do roboty! Niedziela jest! W niedzielę zazwyczaj się A jak powszechnie wiadomo, niedziela zawsze kojarzy się z największym zapierdzielem. Chętnych do walki o sernik więc nie brakowało i pewnie wam się wydaje, że to jakiś głupi żart. Ludzie,
To przecież jest całkowicie poważny magazyn o futbolu. To jest ta słynna wręczenie sternika, tak? Tak, ciasto jak najbardziej dla najlepszego zawodnika. Gratulacje. Schowaj! Co dostaje najgorszy zawodnik meczu? Uścisk dłoni prezesa. A teraz sprawdzimy waszą wiedzę. Gdzie odbywają się największe wieczne derby na świecie? Tak, to oczywiście spotkanie Tajfuna z Huraganem. Tajfuna Ostrów Lubelski z Huraganem Siostrzytów. Derby Belgradu mogą się schować. Atmosfera na trybunach piekielna. O mój Huraganie, nie zdradzę cię. Na boisku nie gorsza. Laskę mu zrób jeszcze. Kluczem do sukcesu w derbach była mocna ławka rezerwowych oraz fakt, że grający prezes Tajfuna, słynny Hiszpan Mata, zgodził się przesiedzieć na niej cały mecz. Dzięki temu zabiegowi Tajfun punktował jak dziki. Ja Tajfun ma punktów? Jeden! Ile ma Huragan? I ostatecznie wygrał z Huraganem 2-1, co sympatycy gości przyjęli ze spokojem. Skacze kurwa, stoi ty kurwo jebana! Skacze kurwa, ślepak pierdolony kurwa! Była nawet okazja pozdrowić lokalny lubelski związek piłki nożnej. Brawo! EZPL! EZPL! Jebać, jebać EZPL! Mało wam huraganów? No to proszę bardzo! Teraz wędrujemy na najbardziej klimatyczny stadion w Polsce. Stadion Huraganu Starowola. Takich boisk to już w ogóle nie ma. Nie ma nigdzie. Nie. Nie ma już, a skąd? Kojarzycie system pielęgnacji murawy ze stadionu Realu Madryt? No to sami zobaczcie, kto ma lepszy. Ba, takiej trawy jak w Starowoli to nie ma nawet w całej Holandii. Jest dobra trawa, to jest i dobra atmosfera. Do Starowoli na mecze zawsze przychodzą tłumy. Po prostu żyjemy tym, tak ci co no. Ci będę mówił. Ta atmosfera jest luks. A zwłaszcza na takie mecze jak ten. Wielkie derby gminy, Huragan Starowoli. Wola Starogrodzka. To wielkie derby są, tak? No, derby, ta. Z tych największych w Polsce. No, a jak? Liga LZS? Tak, to meczycho o mistrzostwo powiatowej drugiej ligi LZS w Garwolinie. Dobra akcja. A my przyjechaliśmy tu zobaczyć pierwsze w sezonie zwycięstwo wymiatającego na ostatnim miejscu w tabeli Huraganu. Huragan jest faworytem, nie? Według tabeli to nie. Zespół co prawda jeszcze nie wygrał w sezonie ani razu, ale słyszeliśmy, że na treningach prezentują się bardzo dobrze. A wy trenujecie w ogóle? Nie. Nie ma sensu, nie? Przydałoby się to. Jak wyglądało to meczycho? A widzieliście kiedyś scenariusz do Pyrnola? No to właśnie tak wyglądało. Najpierw, że niby nic z tego nie będzie i prowadzenie gości. Później odrobina motywacji, żeby się nie poddawać. One nic nie grają! Dawać znaleźć do przodu! Kurwa, nie stać w obronie! Rozestawić się na boki i do widzenia! I już mamy delikatne mizianko na 1-1. O kurwa! Co strzelałeś? Nie, to była wrzutka. A minutę później już pełna, konkretna akcja zaskoczenia. 2-1. Ja pierdzielę! A na koniec szybki finał z bliska. 3-1. Dziękujemy. Huragan wygrywa. Widzom opada kopara, a zawodnikom spadają buty. Tak grały, że aż buty spadły. Samo graj. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Zagraj Football Team, polską darmową przeglądarkową grę piłkarską. Stwórz swojego zawodnika i sprawdź, czy będzie lepszy niż mu. Napastnik o nazwie Pułko Tapczan. Gra ma nowy serwer, na którym wszyscy zaczynają od zera. Dołącz do gry z linka w opisie lub komentarzu i hu! Czarny wygrywa, czerwony przegrywa. Taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać. Kto nie gra, ten nie wygrywa.